older i'm getting colder as i watch you drift away though i want to i can't stop you no matter what i say and i tried i tried to drift as well but my mind my mind's still under your spell just keep me steady while i get fresh let go of yesterday. None of this feels real. Teach me how to heal the no wounds in my heart. None of this seems fair. How can you not care when we're so far apart? Baby, bird fly from your nest. Just don't leave me behind. Nice to see you be your best, just still keep me in mind. And now you're set free. Please don't forget me. Cause I'm the one who tried your eyes. Baby bird flying from your nest. Just don't leave me behind. My time and let myself fall. Soon I'll see the light, and mine will be more bright if I embrace the storm. Baby, bird fly from your nest, just do leave me behind. Cześć, halusien, behiku, czasu, odcinek kolejny. Z Olim, a nie z Naël, mimo że Naël pojawiła się w naszym odcinku. Olim miał gościa, który przypomina nam o tym, że jednak za tym całą historią, którą przeżywamy teraz razem z Olim, kryje się jeszcze oczywiście historia Naël, historia Galanoru, historia Elfia. Te elementy cały czas się gdzieś tutaj będą przewijać. No, myślę, że Oli e, miał ciekawą noc. Jakkolwiek to brzmi, ale już jest po 13, już jest po południu. I moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj mimo wszystko, mimo tej całej, całego szaleństwa, które się przydarzyło, szaleństwa bądź i nie, jednak no myślę, że to, że zjawił się Eza, Ezarel, bardzo podniosło jego na duchu, pomimo wszystko on cały czas, myślę, też ma tam gdzieś tam z tyłu na jel, No ale musi zająć się życiem, i dzisiaj. Otwieramy galerię tak już na 100%. Mamy namalowane obrazy. No, i ja trochę nim pograłam tam kilka dni, ale tak naprawdę kilka bardzo, bardzo intensywnych dla Oli'ego. Dni, ponieważ on nigdzie nie wychodził, praktycznie. On cały czas siedział w domu i słuchajcie, malował obrazy najpierw do galerii, wyposażył te galerie w obrazy i pisał również książki. Dzięki czemu, mimo że tego nienawidzi, on tak nienawidzi pisać. On ciągle wiecie, nie miał humoru, ciągle Wenę, tracił Boże, koszmar. Ale ma y, już ósmy poziom umiejętności literackich i jest, y, no można powiedzieć, że prawie na końcu szóstego poziomu skrzypiec. Robił te dwie umiejętności przez ten czas, kiedy grałam sama. Napisał również kilka książek, które chciałabym wydać razem z Wami. I to są tak, Dobranocki z Galanoru, które mają być niby bestsellerową yy, jakością, mają mieć taką bestsellerową jakość. Yy, pieśni o rodzie Inaran. Co tu mamy jeszcze? Mieliśmy więcej tych książek. Gdzie są te książki? Tu jeszcze. Za jeden Galanor, w sensie wiecie, nie? Za jeden uśmiech. Jakoś tak nie wiem, za jeden coś tam, takim za jeden Galanor i tutaj jakieś tam skecze komediowe. Napisał, czyli w sumie ile książek? Trzy? A, i jeszcze tutaj. Legenda o Galanorze i świętej księdze. Napisał kilka właśnie książek, które chciałabym, żeby wydał. Sprzedaj wydawcy, sprzedamy za jeden Galanor. Sprzedamy właściwie wszystkie. Wydaje mi się, że chyba książki można wszystkie naraz, nie? Czy nie? Czy tylko można pojedynczo? Nie, chyba można wszystkie. Bo utwory muzyczne można tylko chyba pojedynczo, później po tygodniu dopiero można i nawet bez sensu, prawda? Ale książki chyba można wszystkie naraz, z tego co pamiętam. Tak jest. Okej. Okay. Ło Jezus! Patrzcie, możemy jeszcze zdobyć nagrodę. Książka napisana niedawno przez Simo o imieniu Oliwier została nominowana do nagrody. Koniecznie obejrzyj na bliższą ceremonię wręczenia nagród w niedzielę o 19, by dowiedzieć się, czy ją zdobędzie. Boże drogi, jeszcze tego było mało, żeby Oli dostał jakąś nagrodę, ale jest 14, więc lecimy. Słuchajcie, przydałoby nam się jeszcze jakieś ciasto powitalne. Wiecie co? Ja kupię mu taką specjalną, takie specjalne pudełko, dzięki czemu będzie mógł zamówić sobie ciasto. Żebyśmy nigdzie nie musieli już jechać, bo szkoda czasu na to. O, piekarnia pączek w maśle, piekarnia na wynos. On zamówił ten, te, te ciasto wcześniej, takie powitalne, e, dzięki czemu mogli mu dostarczyć już na czas. Myślę, że takie może marchewkowe. Okej, okay, ale ty kochany, musisz się przebrać w jakiś taki strój bardziej, który tobie przystoi. E, a może ten? On jest taki trochę... Pokaż się, jak będziesz w tym wyglądał. taki dziki trochę, ale dobra, niech będzie. <laughs> Boże drogi, jak ty wyglądasz. Ale słuchajcie, to jest jego styl, prawda? Ja w ogóle też nie rozumiem obecnej mody, więc to jest jego styl. Ja nie muszę tego rozumieć. Ja muszę to szanować, że on takie ciuchy sobie wybrał i w takich chce chodzić. Dajmy to. Boże, ja ten tort zostawiłam w lodówce. No pięknie, przecież to przełożyło się do lodówki, a nie mi do kieszeni. Brawo, Elis, jesteś cudowna. Kupmy tutaj w takim razie to pudełko z tortem. Tutaj była taka rzeźba, ale zniknęła po moim czyszczeniu modów, więc nie ma już jej. Ale tu postawimy sobie pudełko z ciastem. I kupimy nowe. Marchewka, dziękuję. OK, podamy drinki, uzupełnij tacę i popatrzcie. Tutaj mamy nasze obrazy. Ehm, tak, powieszczone na ścianach, jak widać, nie ma ich jakoś super dużo, ale no, mam nadzieję, że coś, coś sprzeda. Są i duże, i średnie, i małe obrazy, więc każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie. Są i droższe, i tańsze. Są też y, jakieś tam arcydzieło, gdzieś tam jest. W ogóle to jest panorama Sen Maishuno, nie? Tutaj to jest ten. ten, ten ten element. Nie wiem, czy, nie wiem, czy widzicie nie, ale to jest zdjęcie z no w sensie namalowany obraz. Gdzieś mamy któreś arcydzieło. Takie głupie było chyba z tego, co. Tam... To, tak, to, Usagi. E, obraz nazywa się Usagi. E, dobra, dobra, dobra. Słuchaj, podaj te drinki. I wystawiamy oczywiście rzeczy na sprzedaż, prawda? No po to tu jednak jesteśmy, żeby te obrazy były kupowane. Fajne jest w obrazach to, że. Za każdym razem może być coś innego, że tu faktycznie, co się przyjdzie, to możemy trafić na coś, jakiś tam inny obraz, w innym stylu, w innej kolorystyce. I to mnie kręci w tej galerii, powiem Wam, że zawsze będą te obrazy inne. Nawet jeśli namaluję to samo, no to, to i tak ten zestaw nigdy się już nie powtórzy taki sam. Y Oks, dobra, mamy wszystko na sprzedaż. Wszystko jest na sprzedaż. Owszem, okej, okay, możemy w takim razie otwierać naszą galerię, Olga, Oleri, 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 choćby zatem, tak, czekajmy na naszych pierwszych gości, pierwszych klientów, no i idzie pierwsza, Hania, Hana, właściwie Hana. Hanna, widać, jest zwolenniczką sztuki, jest koneserką. Ma też taki bardzo strój, który wskazuje na to, że nie przejmuje się opinią innych. Jest taką szaloną, pewnie duszą artystyczną. Tutaj pan też w sandałach jest ciepło, więc się ubrał w miarę lekko. No i kolejna pani, również w miarę lekko ubrana. Myślę, że ten strój wskazuje na to, że. Powitaj klienta, że mają pieniądze, ale nie obnoszą się z nimi, więc mam nadzieję, że kupią od nas wszystkie obrazy. Może nie wszystkie od razu, ale, ale czemu nie? <ścoughs> Proszę się nie ograniczać. Ja wiem, że ceny może nie są jakieś super niskie, ale no damy sobie radę, prawda, damy sobie radę, wszyscy, popatrzcie kto przyszedł do nas Eldi, wyproś klienta sklep odpowiadaj na pytania, proszę odpowiadaj na pytania wszystkich jak najbardziej, opowiedz o Twojej inspiracji, może podsuń informację powiedz co Cię nakłoniło do namalowania właśnie takich obrazów, a nie innych co stanowiło źródło Twojej weny co stanowiło źródło Twojej twórczości i proszę, proszę tak ci się nie podoba, czy ci się nie podoba? To są piękne obrazy. To są piękne obrazy, naprawdę. Zaufaj, mi będą pasowały do każdego wnętrza. Czy to nowoczesny, czy to bardziej klasyczne. Sztuka jest też zawsze bardzo dobrą inwestycją na przyszłość, więc tym bardziej powinniśmy inwestować, powinniśmy właśnie w taki sposób lokować pieniądze, żeby inflacja ich nie zeżarła. Zapraszam zatem do kupowania obrazów u yy, Może sugeruj opcje. Słabo im to idzie. A możesz na przykład zaprosić ich na ciasto. Weź porcję. Weź sobie na przykład pitku. I chciałabym przykupić chociaż jeden obraz, ale widzę, że on jest kurde trochę śmierdzący. No ale poradzimy sobie najwyżej, a my słuchajcie, zlew i kran, nie? <gryw> zlew i kran. Mamy wodę tutaj w naszej galerii, więc jakoś sobie poradzimy. Czy młoda kupi jakiś obraz? Czy ty chcesz kupić jakiś obraz? Hanna Ryder, ty wyglądasz na szalone dziecko. Jak ty kupisz jakiś obraz i rodzice przyjdą, żeby je potem zwrócić. Zwrotów nie przyjmujemy, prosimy o przemyślane zakupy. To nie są zakupy przez internet, że można sobie odstąpić od, od tego. Tutaj nie ma, nie ma tak. <laughs> odmawiam, odmawiam przyjęcia. Ej, kto coś kupił? Bo ja nie widzę. Chyba ty to, ten mniejszy. No i świetnie, słuchaj. Podlicz klienta, w takim razie na razie przestań rozmawiać, proszę podliczyć. Genowefe, jak widać, faktycznie potrzebowała tylko takiego bodźca, takiego kopa na zapęd, na zachętę, żeby kupić od nas. Taki obraz, a Afu chyba nie jest już zainteresowany jakimkolwiek. O, patrzcie, sama się zdecydowała. Który chcesz? Ten średni też, jak najbardziej. Słuchaj, podlicz klienta, zapraszamy. Czy... O, i ten też, ale super. Mam nadzieję, że zdążymy podliczyć oboje. Trochę przyspieszę. O, udało nam się, patrzcie, ale super dzień. Udało nam się sprzedać wszystkie średnie obrazy. To jest bardzo dobry wynik, moim zdaniem. Nawet nie tyle te najtańsze, co właśnie te takie średnie. No być może jeszcze okolica nie jest, nie jest przystosowana do tego, żeby kupować faktycznie takie drogie obrazy, które, no, jednak wymagają większej zasobności portfela, ale jest super. Jest super. Zdobyliśmy już 6000 simolonów. Mamy za co malować, mamy za, za co płacić rachunki. Nie musimy się martwić o to, że nam zabraknie. Bardzo, bardzo dobry dzień, więc myślę, że zaraz będziemy mogli go zakończyć. Będziemy też musieli uzupełnić sobie naszą, tutaj nasz zasób w średnie obrazy, bo jednak trzy zostały sprzedane. My więcej obrazów, tutaj jako takich nie mamy, żeby, które mogłabym yy, powieść, to mamy jeszcze windura, obrazki pamiątkowe, ale naszych obrazów taki do sprzedaży już nie ma. Myślę, że możemy w takim razie. Z... Zamykać z naszą galerię już jest prawie 21. No zysk 6800. To jest świetny wynik. Tam prawie ktoś był, nie wiem, czy nie windur, ale Eldi. Ale no dobra, następnym razem, słuchaj, jak otworzymy, to też zapraszamy. Możesz posprzątać. Sprzątni. To ciasto schowamy sobie do. Tu do wyposażenia. Zobaczymy, jakie mamy ceny w sklepie. marża 25%. Ok, czyli zarabiamy 25%, to jest tak. <śmum> Nie, myślę, że na razie zostawimy te 25%. Podwyższymy ceny, jak już wiecie. Zdobędziemy sławę, zdobędziemy jakąś renomę. To wtedy jak najbardziej będziemy mogli sobie ceny jakoś podnieść. Ale teraz lecimy już do domu. No, Oli wstaje o godzinie równiutko o ósmej, zerwał się na równe nogi. Zobaczy, tutaj ma w ogóle jeszcze obraz, który malował wcześniej. Pewnie mogliście go, ten obraz zobaczyć, jak wchodziliśmy tutaj do Oliego. I to jest arcydzieło warte 5268. Zastanawiam się, czy dać to do galerii, czy lepiej sprzedać tak od razu do galerii sztuki. I myślę, że tym razem taką rzecz sprzedamy do galerii, a nie bierzemy do naszej, ponieważ nie wiem, czy to się sprzeda, a to jest jednak coś takiego, że no, powinno to oglądać więcej simów niż ktoś prywatny. I wiecie co, tak się zastanawiałam, co dzisiaj porobić, i myślę, że pójdziemy do muzeum ponieważ Oli potrzebuje do swojej aspiracji, żeby oglądał dzieła sztuki, więc myślę, że możemy sobie tam pójść na przykład z Aleksem, no i pójdą sobie na taki wypad razem, właśnie tutaj tak do południa, myślę, że to jest ok, pomysł, potem sobie coś pomalujemy i tak sobie Oli spędzi dzisiejszy dzień, dzisiejszy dzień, w ogóle dzisiejszy dzień jest, ja wiem, ja wiem, że to jest błąd, ale no, tak mi pasuje, nie? Okej, okay. Oli, proszę, gotuj jakieś śniadanie, bo ile można jeść tort? Więc tak, 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 proszę, gotuj, gotuj, gotuj. Tościk francuski, tościk francuski, inaczej zwany jajo chlebkiem. Osiągnął dziewiąty poziom gotowania, bardzo ładnie, bardzo się cieszę, że, że ci się udało. Proszę sobie zjeść, zaraz się przepraszam, przytyłeś, czy mi się wydaje o nie, trzeba będzie jeszcze też z nim iść na siłownię, bo do niego nie pasuje to, żeby był jakiś taki bardziej przy kości on to musi być szczupły szczupła gazelka yy, co ty możesz ubrać, dzisiaj jest ciepło, ale nie gorąco, dobra załóż sobie to o, ksik yy. no my life is crap, więc ok, myślę, że jego życie nie jest crap wcale gdzie idzie? A czemu tutaj nie, nie umyjesz w tym miejscu? No limity życia, odblokowano, styl życia szczęśliwego singlu. no ja nie wiem, czy ty jesteś aż, aż takim singlem, bo jednak Alex tam gdzieś się koło ciebie kręci. O, patrz, dostaliśmy pierwsze tantiemy, za jeden Galanor, Dobranocki z Galanoru, Legenda o Galanorze i Świętej Księdze, Pieśni o Rodzie i Naran. Wszystko wszystko jest inspirowane oczywiście Elfim Światem Galanorem i właśnie rodem Ineran. Czy Najel była właśnie z rodu Ineran, więc tam wszystkie te historie, które są w tych książkach, myślę, że są inspirowane. Jeśli nie są prawdziwymi historiami, właśnie z Galanoru. Ale słuchajcie, pójdziemy sobie w takim razie do tego muzeum. Jest dziesiąta, więc idealnie, pewnie już otworzyli. Możemy, możemy się wybrać. Kochani, jesteśmy w bar. O Jezus. Kochani, jesteśmy w bardzo, bardzo ciekawym miejscu i powiem Wam, że jestem mega ciekawa, co tutaj znajdziemy, ponieważ opis w galerii wydawał się bardzo obiecujący i stwierdził, że ja muszę to mieć, żeby chociaż obejrzeć. I em, pobyć tutaj z Oliwiera, z Aleksem, myślę, że będzie idealną okazją, żeby ten budynek zobaczyć samemu. A mianowicie mówię o Muzeum Śmierci Simów, e, więc to jest mega ciekawe. Tu nawet ktoś napisał, że here from Reddit literally one of the coolest builds ever! Więc mam nadzieję, że. Że będziemy tutaj się dobrze bawić, również my, nie tylko chłopcy. I jeśli to jest faktycznie Muzeum Śmierci i to to jest idealne miejsce na randkę, powiem wam idealne. Najpierw, oczywiście, przywitamy się z naszym Aleksem. Możemy go pocałować. Na razie nie prosimy go o bycie chłopakiem, ale zobaczcie, flirciarski. Jako, że tutaj jesteśmy w oazie, więc tutaj jest gorąco. Chłopcy zatem ubrali się dość lekko, tak żeby. Było im przewiewnie i, i przyjemnie, żeby nie... O, kurde, ale do siebie dopadli. Yy, I kochani, obejrzyjmy zatem muzeum. Popatrzcie. Muzeum śmierci... O, o co tu chodzi? Obejrzyj razem. Okej, okay. możemy tutaj obejrzeć jakąś wystawę. Śmierć taka. Nie wiadomo, słuchajcie, o co tutaj dokładnie chodzi, ale w każdym razie, no tutaj... Yy, tu mamy krowokwiaty. Patrzcie na to, jakie ekstra... To jest super. Tak, takie małe krowokwiatki. W ogóle one. One żyją. Te krowokwiaty żyją. I tu, że niby ciasto, ale ekstra. Yy, I co tam, czytacie razem. okej, okay, oni oglądają tutaj cały czas. To jedno. Dobra, idźcie proszę dalej. Mamy tutaj dwie też simki, które przyszły na zwiedzanie tego muzeum. Jakiś pan w krótkich gadkach też. OK, tu mamy obraz oglądany wspólnie. Tu jest przejście do kolejnych wystaw. Wow, ej, tu są kolejne krowokwiaty. E, można tutaj też się nawet napić e, takiego soku z krowokwiata, esencji z krowokwiata, sok z krowokwiata. Ukradliśmy jajko, całe jedno, ale zawsze. Choćby możemy iść zatem dalej. Tutaj są kury. Czy my możemy tutaj jeszcze coś oglądać, jakiś obraz? Czy to ci zaliczy? Obejrzyj razem. Nie wiem, czy to ci zaliczy, ale możemy spróbować. A, nie możesz tutaj podejść. Okej, okay, rozumiem. Kolejny, kolejny krowokwiat czeka na nieszczęśnika. Dobra, tutaj są łazienki, To nie ma nic ciekawego. Tu są jakieś roślinki, jakiś tak, posąg rolnika. Też tutaj można obejrzeć sobie razem. Wiem, że to akurat im nie zaliczy tego etapu. Co ty tu robisz, kuro na zewnątrz do kurnika? Tak, oglądasz to z daleka. Tak, bo to jest posąg, ale mogą sobie razem go obejrzeć wspólnie. Yy, jednak po to przyszli, żeby oglądać. Tutaj jest tak jakiś, aha, jakiś kocioł, niby, że o, to, to ci zaliczy, że niby jakiejś wiedźmy czarownicy, czyli że ktoś może mógł zginąć od czarów. <laughs> Ty, o jarmarku, co tutaj mamy? O, a tutaj mamy taką kaplicę strumną. Barabara z synem o imieniu Alex. Czemu nie można? Tylko, aha, wampiry. Okej, okay. oni nie są wampirami. Okej, okay, oglądaj proszę zatem dalej. Czy to ci się zaliczy? Drugi obraz. Chyba nie. A tu na górze? Słuchajcie, takie muzeum, a nie ma obrazów. O, i tutaj kolejne śmierci oczywiście od y, y, no, malfibet <laughs> Wiemy, co to jest Marfibet. Y, łóżko, te... półkotapczan. Błkotapczan, ale gdzie są obrazy, kochani, gdzie są obrazy. E, obejrzyj razem. Ach, bo to jest smutna aura, dlatego on tutaj jest, że jak tutaj ktoś wejdzie, to żeby było mu smutno i tutaj, że niby kotek. Oju. Ujejku, zobaczcie tę chmurkę. E, dobra, to wam się zaliczyło. Chodźcie zatem jeszcze do góry potrzebujemy jeszcze jeden obraz. Ach, tutaj e, śmierć od ognia. Tutaj kolejna śmierć od ognia, śmierć jakieś od porażenia. Tutaj mamy te znaki, które nam sugerują, jakiego rodzaju śmierć mogła się zdarzyć w tym miejscu. Oj, tutaj też jest obraz w razie, co? Okej, okay, mamy. Ok, udało się, musimy teraz jeszcze namalować pięć artydzieł. Oczywiście, że nam się to uda. Prędzej czy później. Tak, tutaj jest również zagrożenie śmiercią. Czy tutaj jest jakieś zagrożenie w łazience? Nie, w łazience raczej nie ma. Hmm, czy coś jeszcze jest? Jakaś piwnica? Nie, piwnicy żadnej nie ma, tutaj jest wszystko. Hmm, ok. Powiem wam, że całkiem ciekawa parcela. Tutaj również można namalować obraz. Może spróbuj namalować um, na podstawie zdjęcia na przykład. Ojej, już nam się tutaj wtrynił gościu Bogusław Bocian, wlazł nam e, i raczej szybko nie, nie wyjdzie. Tu możemy też kupić różne rzeczy? Możemy. Nie, po prostu sobie są okej, okay, możemy ewentualnie obsługiwać stoisko na tym. E, tutaj myślę, że chodzi o to, że kura może nas podziobać, i nie wiem, czy przypadkiem e, nie może podziobać na śmierć. Tak mi się coś kojarzy i z tymi, e, z tymi automatami chyba też może przygnieść. Czyli tak naprawdę tutaj jest wszystko, co może nas zabić. W sensie takie wiecie, takie prozaiczne, prozaiczne e, rzeczy. Codzienne, które faktycznie mogą sprawić, że nasz Sim straci życie. Mam nadzieję jednak, że do tego nie dojdzie. <laughs> nie tym razem. Czyżby Alex sobie gdzieś poszedł? Chyba tak, bo nigdzie go nie widzę. W ogóle żar leje się z nieba jest. Upał, gorąco, niemiłosiernie. Yy, o, a to co jest? A tutaj jest coś dla dzieci. Jakieś. jakieś pomieszczenie. A co was tutaj? Patrzcie, wszyscy czytają książki, w ogóle o co chodzi. A bo to klub czytacze. I tutaj też niby nagrobek. I co, że królik? Królik zabija? Królik może zabić, słuchajcie, mocno, chyba wściekliznę. E, dobrze, jako że też nasz facet sobie poszedł facet, nie facet, to my też będziemy się zwijać. E, Oli będzie malował obrazy jeszcze, myślę, do wieczora. Być może uda mu się jeszcze napisać jakąś książkę. E, no bo tak, e, jutro, simowe jutro, myślę, że warto byłoby iść do galerii, ale to nie wiem, czy już będę jutro z wami. Myślę, że następny odcinek będzie za kilka simowych dni. Tak, jak już Oli sobie, Oli sobie podszkoli, trochę swoich umiejętności, chciałabym, żeby osiągnął literackie przynajmniej na dziewiąty poziom, no i skrzypce tak przynajmniej właśnie do ósmego, bo zostało nam jeszcze bardzo dużo innych umiejętności, które musimy zrobić, no i trzeba się sprężać, żeby zdążyć ze wszystkim. A to wcale nie jest taka prosta sprawa, jakby mogło się wydawać. Oli maluje pierwszy średni obraz, znowu maluje wulkan, chyba mu się spodobał tam, ten motyw. I my, kochani, będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co sądzicie o kadstence, która pojawiła się na początku. Co sądzicie o karierze Oliego jako mistrza malarstwa? I jak podobał Wam się wypad do muzeum? Dajcie w, znać, chętnie o, o wszystkim poczytam. Dziękuję Wam bardzo, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.